Żydom obca jest wszelka filozofia i różnorodności sądów ludzkich znosić nie chcą. Przeciwnie, kto w rzeczach wiary żywi uczucia sprzeczne z ich zakonem, ten według nich zasługuje na najsroższe męki. Od chwili jednak, gdy geniusz Rzymu rozciągnął nad nimi władzę, kary głównej wydanej przez ich sądy wykonywać nie wolno, bez przyzwolenia prokonsula lub prokuratora. Toteż bez ustanku nalegają na zarządcę rzymskiego, by podpisywał ich złowrogie wyroki. Widziałem ich setki razy, jak wszyscy tłumnie i zgodnie, bogacze i ubodzy, wraz z kapłanami swymi zaciekle oblegali moje krzesło sędziowskie, jak ciągnęli mnie za poły togi i za rzemienie sandałów, by wymóc na mnie wyrok śmierci na jakiegoś biedaka, którego zbrodni dostrzec jednak nie mogłem i którego miałem tylko za szaleńca, takiegoż, jak i jego oskarżyciele. Poncjuszu, pojmuję łacno i dawne twe urazy i złowrogie przeczucia. Zaiste charakteru Żydów tyś nie mógłby upoznać ze strony korzystnej. Ja żyłem w Jerozolimie jako gość i podróżny. Zbliżyłem się do tych ludzi i mogłem nieraz odnaleźć cnoty przed tobą ukryte. Znałem Żydów pełnych pogody, ale przyznaję, że żywszej sympatii nigdy nie miałem do Żydów, a za to Żydówki podobały mi się bardzo. Kobiety w Syrii tańczą tak omdlewająco. Znałem Żydówkę z Jerozolimy, która po nędznych gospodach przy świetle dymiącej lampki tańcowała na lichym dywaniku, wznosząc ręce nad głową i bijąc w miedziany bębenek. Towarzyszyłem jej wszędzie. Znikła mi pewnego dnia, no i nie ujrzałem jej więcej. W kilka miesięcy po jej utracie dowiedziałem się przypadkowo, że przystała do małego grona kobiet i mężczyzn, którzy skupili się dookoła jakiegoś młodego Galilejczyka, cudotwórcy. Nazywał się on Jezus. Pochodził z Nazaret. Ukrzyżowano go później za jakąś zbrodnię. Czy przypominasz sobie tego człowieka, Poncjuszu? Jezus. Jezus z Nazaret. Nie przypominam sobie. Sędziwy Piłat nie pamiętał najważniejszego wydarzenia swego życia, gdy skazał na śmierć Jezusa Chrystusa. Ale to tylko fantazja literacka Anatola França. Prawdziwy Piłat nie dożył chyba tak podeszłego wieku. Nie wiemy zresztą tego dokładnie. Znamy go tylko z jednego źródła. Oto fragmenty Ewangelii według świętego Marka. I natychmiast wczesnym rankiem najwyżsi kapłani razem ze starszymi i uczonymi w piśmie i z całą radą powzięli uchwałę. Związawszy Jezusa, odprowadzili go i wydali Piłatowi. A Piłat zapytał go: czy ty jesteś królem żydowskim? A on, odpowiadając mu, rzekł: jest jak mówisz. A kapłani wysuwali przeciw niemu wiele zarzutów. Piłat zaś zapytał go po raz drugi, mówiąc: nic nie odpowiadasz? Widzisz, ile ci zarzucają? Lecz Jezus nic nie odpowiedział, także aż dziwił się Piłat. A na każde święto wypuszczał im zwykle jednego z więźniów, tego, o którego prosili. Był wówczas niejaki Barabasz, uwięziony wspólnie z rebeliantami, którzy podczas rozruchów dokonali jakiegoś zabójstwa. A gdy tłum pojawił się i poczęli domagać się tego, co zwykł był zawsze im czynić, wtedy Piłat
zapytał ich: czy chcecie, żebym wam uwolnił króla żydowskiego? Wiedział bowiem, że najwyżsi kapłani wydali go, kierując się zawiścią. Ale arcykapłani podburzali tłum, żeby im wypuścił raczej Barabasza. Zapytał ich wtedy Piłat ponownie: a cóż chcecie, bym uczynił z tym, którego nazywacie królem żydowskim? A oni zawołali już po raz drugi: ukrzyżuj go. A cóż on złego uczynił? Zapytał Piłat. Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: ukrzyżuj go. Chcąc tedy uczynić zadość ludowi, Piłat wypuścił im Barabasza, a Jezusa, poleciwszy ubiczować, wydał na ukrzyżowanie. A cóż więcej wiemy o Poncjuszu Piłacie? Źródła przekazują niewiele wiadomości. Zebrał je Władysław Kopaliński. Piłat Poncjusz, Poncjus Pilatus, prokurator Judei w latach 26-36 nowej ery, który według Biblii zatwierdził wyrok śmierci wydany na Jezusa przez Sanhedryn. Odwołany przez Rzymian wskutek masakry Samarytan na górze Garizim. Według pism apokryficznych, tradycji i legend, późniejsze życie Piłata było tak pełne nieszczęść, że popełnił samobójstwo w Rzymie za czasów Kaliguli. Mimo swej chwiejnej postawy w procesie Jezusa, ukazanej przez Ewangelię, w misteriach pasyjnych występuje zazwyczaj jako tyran, mający wiele cech wspólnych z Herodem. W plastyce przedstawiano go w scenach pasyjnych. Chrystus przed Piłatem, umycie rąk i tym podobne. Dziś na historycznej wokandzie sprawa Poncjusza Piłata. W roli oskarżyciela dr Jan Trynkowski. W roli obrońcy redaktor Maciej Łętowski. Tradycyjnie pierwszy zabierze głos prokurator. Trochę zażenowany jestem tą rolą, bo myślę, że mam bardzo łatwe zadanie. No bo w końcu tak, Poncjusz Pilatus, Poncjusz Piłat, kim jest? No jest funkcjonariuszem aparatu państwowego, jest namiestnikiem prowincji Judei. Cóż to za aparat, cóż to za imperium okrutne, nie liczące się z ludami podbitymi. Nie będę dalej, jak powiem, pluł na ten reżim, bo to za łatwe. I on jest godnym reprezentantem tego reżimu. I nie wdając się w tej chwili w szczegóły, skazuje na śmierć i doprowadza do wykonania wyroku w kategoriach, tak jak my to dzisiaj jesteśmy w stanie ocenić, no człowieka niewinnego. I w związku z tym wdawanie się w szczegóły i dalsze oskarżanie trochę nie ma sensu. Sprawa jest prosta. Komu on służył? Służył w końcu, było nie było, największemu imperium, największemu mocarstwu ówczesnego świata. Państwu, które przyszło, jeśli podsumować bilans i dorobek Rzymu, in plus do historii, to po pierwsze. Był w końcu na prowincjach tego imperium, reprezentował legalną władzę legalnego cesarza, mógł być dumny, kogo reprezentuje w stosunku do ludów, wśród których przyszło mu funkcję namiestnika cesarskiego pełnić. I druga sprawa. Jaka jego była rola w tym procesie? Właściwie już nie w procesie, bo poza procesem. To jest bardzo ważne, bo żeby mu przypisać odpowiedzialność, trzeba dokładnie powiedzieć sobie, co on miał do zrobienia. Otóż Poncjusz Piłat nie był sędzią. Wyrok zapadł wcześniej. Został orzeczony przez Sanhedryn, przez sąd. Spełniał wszystkie kryteria legalności tamtych czasów. I teraz Piłat stanął przed problemem nie tym, żeby ważyć, czy to był sprawiedliwy, niesprawiedliwy wyrok. Tylko, czy są jakieś racje i argumenty, żeby ten wyrok wzruszyć. I Piłat uznał, że są takie argumenty. Było kilku aktorów tego dramatycznego dnia. To byli uczniowie Jezusa, kilku uczniów, którzy zginęli, rozproszyli się, nie ma ich tego dramatycznego dnia, wystraszyli się. Szymon Piotr, który w ogóle zaparł się trzykrotnie swojego mistrza. Tak się zachowują uczniowie, Żydzi, czyli współplemieńcy Jezusa, skazują go na karę śmierci i jedynym człowiekiem, który trzykrotnie podejmuje próbę uratowania mu życia, jest Poncjusz Piłat. Człowiek z innej kultury, to jest właściwie jedyny sprawiedliwy w tej Sodomie i Gomorze. No właśnie, ale czwartej próby nie podjął. Mógł powiedzieć, Jezus Chrystus będzie uwolniony, a nie Barabasz. Tego nie zrobił. Przestraszył się, gdy powiedziano, że będzie donos do cesarza. Oczywiście, że on nie podjął, dlatego że on mógł bronić tylko do pewnego momentu.
Pilot miał taki wybór. Otóż on stał na czele niewielkiego oddziału żołnierzy rzymskich, którzy mieli kontrolować Judeę. On nie mógł dopuścić do tego, żeby w pewnym momencie nastąpiło zjednoczenie kapłanów i zelotów, czyli tych buntowników tamtejszych, powstańców palestyńskich, prawda, którzy chcieli obalić władzę rzymską. Gdyby on dopuścił do takiego połączenia się tych buntowników z kapłanami, straciłby kontrolę nad Judeą, czyli nie wykonałby zadania, które mu cesarz powierzył. To było to pole manewru, które jemu sytuacja wyznaczała. Mógł bronić tak długo, jak długo nie groziło to wojnie religijnej, bo co to oznacza, jeśli Piłat mówi, stawiam na swoim, ja mam takie prawo, wyrok nie będzie wykonany, Jezus będzie uwolniony. To oznaczało w tamtych realiach, że kapłani doprowadzają do buntu żydowskiego przeciwko garnizonowi rzymskiemu. Połączenie wszystkich sił znacznie większych niż reprezentował Piłat i stracenie kontroli nad Judeą. Piłat nie mógł sobie na to pozwolić, ponieważ naruszyłby swój podstawowy obowiązek. On tam był przedstawicielem cesarza. To łatwe zwycięstwo, jak się wydawało w pierwszym momencie, zaczyna mi się z rąk wymykać, ale będę nadal oskarżał. Po pierwsze, no jeszcze parę słów o cesarstwie. Ja bym się nie zgodził z tym twierdzeniem, wymknęło się zapewne panu obrońcy, że Imperium Rzymskie było duże, a więc dobre. Nie jestem zwolennikiem tego, że ilość przechodzi w jakość. Bo my rzeczywiście mamy ogromny szacunek dla kultury antyku, w związku z tym i dla Rzymu, który jest jakby spadkobiercą kultury greckiej. No nic, co ja będę dalej opowiadał. Natomiast sprawa owego stosunku Rzymu do, nie do Rzymian, ale do innych. Tyberiusz, a w tym czasie, o którym mówimy, panuje cesarz Tyberiusz, no jest, nawet nie o to chodzi, że jest adoptowanym synem Augusta, no ale jest jakby wykonawcą pewnego pisanego i niepisanego testamentu Augusta i jego polityki. Otóż o polityce Augusta ja posłużę się dwoma cytatami, bo Swetoniusz w żywocie Augusta pisze tak. Jeśli jakieś plemiona buntowały się zbyt często lub zbyt zdradliwie sobie poczynały, karał, stosując jak najsurowszą karę, wystawienie jeńców na publiczną sprzedaż pod warunkiem, że zostaną niewolnikami w okolicach odległych od ich ojczyzny. A sam August, takim swoim rodzaju pamiętnika, res gestae divi Augusti, nieważne, pisze tak. Ludy, które można było bez niebezpieczeństwa wybaczyć, wolałem zachować niż wytępić. A więc oczywiście jest pewna granica tolerancji, łaskawości, ale poza tą granicą jest absolutna surowość, aż do wytępienia. Zresztą w dziejach Rzymu, przypomnijmy, wypadków takich jest wiele. Kartagina wcześniej, zaraz potem będzie Jerozolima, nie tak długo. A czyż nie piękne tło dla Piłata, to co w tej chwili pan powiedział, skoro tak barbarzyński, załóżmy, że tak właśnie jest, był cesarz, było cesarstwo rzymskie, to czy te wahania Piłata i trzykrotna próba obrony takiego mało znanego, opuszczonego przez nawet swoich uczniów, Jezusa, czyż nie wystawia dobrego świadectwa? Tak, oczywiście z tym argumentem, bo to jest poważny argument, muszę się uporać. Otóż do prowincji Judei jedzie przedstawiciel tego państwa po to, żeby realizować politykę tego państwa. Zrozumiemy, że ten urzędnik posiadający prawo miecza, jus gladii, a więc również wykonywania wyroków śmierci, ferowania wyroków śmierci, no musi być dobrany tak, żeby tą politykę skutecznie realizował. Oczywiście władza czasem popełnia pomyłki i wtedy zmienia urzędnika, jeżeli on się nie nadaje. Przypomnijmy, że wśród prokuratorów, właściwie prefektów, bo w tym czasie to jeszcze tytuł prefekta był, ale to już jest szczegół techniczny, Judei Poncjus Pilatus należy do tych, którzy no, właściwie najdłużej piastują swój urząd. Jego poprzednik, Valerius Gratus, troszkę dłużej, 11 lat, ten 10, czy tam niespełna 10, wszyscy krócej. Mniej więcej po 3 lata poprzednicy panowali. Więc znaczy, że on się sprawdza. Mało tego, tam jeszcze dochodzi jeszcze dodatkowa sytuacja. Otóż u boku, jeśli tak można powiedzieć, Tyberiusza jest Sejan. Prefekt Gwardii Pretoriańskiej, ja nie chcę powtarzać jego charakterystyk, bardzo niedobrych, niecnych zamiarów Sejana powtarzać, ale nie ulegam wątpliwości, że to jest, tak powiem, pierwsza osoba po cesarzu, a może nawet pierwsza przed cesarzem w którymś momencie, bo Tyberiusz, znowuż nie wchodźmy w szczegóły psychiki tego cesarza, w roku 26 wycofuje się na Capri, w gruncie rzeczy całą odpowiedzialność, no może odpowiedzialności to on nie może, ale władzę praktyczną składa w ręce Sejana. I oto właśnie Poncjusz Pilatus pojawia się w 26 roku w Judei, więc rozumiemy, że tutaj, jak to się dzisiaj mówi, za tym stoi Sejan. A skądinąd wiemy, że Sejan jest człowiekiem, który jeszcze na dodatek, no powiedzmy, nie darzy, już najdelikatniej mówię, nie darzy sentymentem Żydów, nie darzy sentymentem Judei, więc rozumiemy, że wedle wszelkiego prawdopodobieństwa dobro
właściwego człowieka do realizacji polityki cesarstwa i swojej polityki. Ale czy to by nie prowadziło w takim razie do innego tropu? Skoro tak, to przecież byłoby w interesie spacyfikowanie Judei. Jeśli tak, to wywołanie zamieszek na tle religijnym, czyli uwolnienie Chrystusa. Bo tylko uwalniając Chrystusa można było wywołać bunty antyrzymskie, które następnie by się spacyfikowało. Za daleko idziemy, no nie jest w interesie władzy wywoływanie zamieszek, bo oczywiście można wszystkich wyrzucić, że przepraszam brutalnie mówię, kto będzie płacił podatki. To jest jedna rzecz. Teraz niestety mamy kłopot, bo my tak naprawdę o Poncjuszu Piłacie nie wiemy nic. Co dla tych czasów nie jest ewenementem, bo tej klasy postacie, prawda, jakiś namiestnik nieduży, zwłaszcza prowincji, jak meteory przemijają się, nie umiemy nic powiedzieć. Ale coś, nie coś możemy, niektórych rzeczy możemy się domyśleć. Otóż po pierwsze on jest Poncjusz, a więc z rodziny Poncjuszy. Nie wiemy, kto jego tatuś był, ale paru Poncjuszy wcześniejszych znamy. Otóż takim protoplastą rodu, przesadzam, ale najwcześniej znanym nam Poncjuszem jest taki Gajusz Poncjusz, który w 321 roku dowodził wojskami samnickimi w czasie II wojny samnickiej, tymi wojskami, które pokonały Rzymian w obozie kałdyńskim. I to jest jedna z największych plam na honorze rzymskim. Musieli tam przejść pod jarzmą, nie będę o tym opowiadał. Ja nie strasznie to pamiętam. I to Poncjusz, ten, który tą hańbę na naród rzymski rzucił. Mało tego, jest kolejny Gajusz Poncjusz Akwila, który jest jednym ze, no nie pierwszoplanowym, ale jednym ze spiskowców, no krótko mówiąc, zabójców Cezara. Tyberiusz jest, no jakby to powiedzieć, wnukiem Cezara, no bo August jest adoptowanym synem Cezara, Tyberiusz adoptowanym, to skomplikowane, adoptowanym synem Augusta, a więc tym bardziej jest wnukiem. Doktorze, ja widzę, że pan prowadzi do metody, żeby powołując się na szpetną rodzinę i przodków, przenieść tę odpowiedzialność na potomka. Ja się nie mogę z tym zgodzić, że Poncjusz Piłat, ten konkretny prokurator czy namiestnik Judei, może odpowiadać za wszystkie grzechy swoich przodków. Za wysoko mnie pan obrońca ocenia. Nie, ja idę w innym kierunku. Nie, to mi do głowy nawet nie przyszło. Ja rozumiem, że my troszkę tu bawimy się w oskarżenie o obronę, ale to, co powiem, oczywiście ja tego nie udowodnię. Ale ja nie wykluczam, bo to psychologicznie to, o czym powiem, jest możliwe. Że proszę pamiętać o atmosferze, która wtedy panowała. Ja posłużę się takim przykładem. W 25 roku był taki historyk rzymski, Kremucjusz Kordus, o którym niewiele wiemy, no bo jego dzieło się nie zachowało. Napisał takie dzieło Annales o końcu Republiki, wojnach domowych, w którym to dziele między innymi pochwalił Brutus. Rezultat był taki, że z wyroku Tyberiusza musiał popełnić samobójstwo, a jego dzieło historyczne zostało spalone na stosie. Wobec tego cała ta sprawa Brutus i jego towarzysze to była plama na człowieku. Wobec tego, od razu zastrzegam się, ja nie mówię, nie mam gwarancji żadnej, że Poncjus Pilatus jest w prostej linii potomkiem tego z wojny samnickiej i tego ze spisku Cezara, co jest możliwe, ale mówię nie udowodnię. Ale jeśli tak było, co jest prawdopodobne, to Poncjus Pilatus mógł, no to byłaby taka, ja bym powiedział, jakby to powiedzieć, gorliwość neofity. On musiał udowadniać otoczeniu, że on jest lepszy Rzymianin niż wszyscy dookoła i lepszy sługa cesarza niż wszyscy dookoła. No ale właściwie jego zachowanie jest diametralnie odmienne. No bo cóż widzimy? Trzykrotna próba obrony takiego oskarżonego. Ja przypuszczam, że w rozmowach z Kajfaszem, z przewodniczącym sądu, być może to była motywowana tym, żeby rzeczywiście uratować Jezusa przed egzekucją, ale być może również po to, żeby utrzeć trochę nosa Żydom, bo oczywiście zatwierdzanie wszystkich wyroków, jakie sąd żydowski podejmował, no, czyniłoby niepotrzebną funkcję jego. To znaczy Jezus, tak naprawdę powiedziawszy, jak popatrzymy, to był groźnym, bardzo groźny, dla Żydów, dla władzy świecko-duchownej, bo to pamiętajmy,